Przede wszystkim chcemy wykorzystać to, co teraz dzieciaki bardzo interesuje. Zresztą nas dorosłych też pochłaniają nowe technologie. A my chcemy pokazać dzieciakom, że przy ich użyciu można być po prostu aktywnym dzieciakiem. Można się zbliżać do swoich rówieśników. Te nowe technologie trochę nas oddalają od siebie. A w wieku szkolnym najważniejsze jest to, żeby mieć kumpli, żeby mieć przyjaciółki, żeby mieć swoją paczkę, bo wtedy dzieciaki trzymają się razem i też lepiej dojrzewają, lepiej po prostu kształtują się jako młodzi ludzie. Także chcemy im pokazać właśnie tą pozytywną stronę tej nowej technologii. I tak może pokrętnie, ale poprzez symulatory sportowe i urządzenia interaktywne, ale też sportowe, chcemy ich odciągnąć od komputerów. Chcemy oswoić ich z tą pozytywną stroną technologii. Nie chcemy, żeby byli kanapowcami, leniwcami, którzy tylko się w pozycji leżącej korzystają z tych urządzeń, tylko żeby w aktywny sposób znajdowały aplikacje, które będą ich integrować, które będą ich aktywować. Także pokazujemy im, to takie jest oswojenie, pokazujemy im, z czym można, z czego można korzystać, a mam nadzieję, że później ta zajawka, jak to młodzież mówi, która się wydarzy, że będzie podtrzymywała tą im motywację i na WF-ie, i w czasie wolnym. Właśnie, to może teraz trochę dla dorosłych, bo dorośli sobie nie uświadamiają tego, bo za naszym czasem po prostu się wołało kumpli, koleżanki i się szło grać w piłkę albo jeszcze inne rzeczy robić. Teraz potrzebna jest do tego aplikacja. No to jest niezwykle istotne, żeby dzieciaki po prostu były razem i to ten czas pandemii też pokazał, jak to jest istotne, z jakimi teraz się dzieciaki mierzą problemami, także tym bardziej sport, jakby najłatwiej to wytłumaczyć w sporcie, że można też sprawdzić ta praca zespołowa, którą dzieciaki się uczą w trakcie właśnie uprawiania sportu, czy w grach zespołowych. Też można sprawdzić, na kogo można liczyć, tak? To jest bardzo istotne. Kto gra na siebie, a kto pada piłkę. Dokładnie. Czy ktoś jest indywidualistą, czy jednak uwielbia pracę w drużynie. To wszystko tu się kształtuje. Ja zawsze podkreślam, że na zwykłym berku można zobaczyć, kto w jakim kierunku idzie, czy będzie liderem, czy będzie sobie potrafił poradzić z kryzysem, tak? Bo nagle jest złapany, on jest berkiem, musi sobie z tym poradzić, musi znaleźć rozwiązanie. Także to, co nam jest potrzebne w życiu dorosłym i w naszej pracy zawodowej, można pokazać na zwykłym berku. Dlatego ten sport jest tak istotny w kształtowaniu charakteru, jakby możliwości młodych ludzi. Jeszcze na koniec, jak młodzież na Panią reaguje? Bo oni się urodzili czasami już po tym, kiedy Pani karierę zawodową zakończyła. Zawsze powtarzam na takie pytanie, powtarzam anegdotę, bo najczęściej słyszę od dzieci, że mój dziadek Panią pozdrawia. Także zawsze myślałam, ja tylko 10 lat nie trenuję, więc zawsze myślałam, że to jedno pokolenie będzie, czyli rodzic będzie pozdrawiał, ale rzeczywiście jest tak, że no ja już 10 lat nie trenuję, więc część tych dzieci nie było na świecie, albo byli malutkimi dziećmi, nie mieli szansy gdzieś tam zobaczyć mnie w akcji. I tutaj rola i nauczycieli, to wielkie brawa dla nich, że prowadzą też tą edukację sportową, no bo my mamy pięknych historii sportowych, pięknych bohaterów, mnóstwo i na nich też można pokazać ten upór w dążeniu do osiągnięcia swoich marzeń, do ich realizacji. I sport nie musi tylko oznaczać takiej pracy fizycznej, ale może też opowiadać piękne historie życiowe świetnych sportowców. Bardzo fajnie było. Mogłabym tu jeszcze raz przyjechać na takie zajęcia. I ogólnie najbardziej mi się chyba przeciąganie liny i klikanie na czas przycisków. Nie lubię, jak są zajęcia wolne, to jest najgorsza rzecz, jaka może być istnieć w ogóle na WF-ach, a najlepsza rzecz to jest na przykład, jak gramy w piłkę ręczną. Mi się tutaj ogólnie wszystko podobało, ale właśnie najbardziej mi się podobał ten bieg i chyba no te rowery, jak to się nazywało? Kolarstwo, coś tam. I ogólnie fajnie było, mogłabym tu jeszcze raz przyjechać. No fajnie. Dobra, a na co ty lubisz WF czy nie bardzo? Tak, ja lubię WF, bardzo lubię WF. Wszystko na WF lubisz? No. Nie lubię takiej gry, którą teraz mamy, taką, że piłką się zbijamy, ale no to tak, to wszystko jest fajne.